Witajcie. Dzisiaj przeniesiemy się w świat, w którym odkryjemy, że prawda nie jest taka, jak nam się wydaje. W świecie, w którym historia jest zmanipulowana i zakłamana, a jedna prawdziwa opowieść o przeszłości nie istnieje. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego różne kultury i narody mają odmienne interpretacje tego samego wydarzenia? Dlaczego to, co uważamy za pewnik, może być kwestionowane przez innych? W tym filmie będziemy szukać odpowiedzi na te pytania i odkrywać, że prawda o naszej przeszłości jest znacznie bardziej złożona i niejednoznaczna, niż nam się wydaje. Zakłamana historia. Historia jest często zakłamana lub przedstawiana fałszywie z kilku powodów. Po pierwsze, ludzie często dostosowują opowieści o przeszłości do swoich własnych politycznych, ideologicznych lub religijnych przekonań i celów. W ten sposób fakty są często zmanipulowane lub pominięte, aby uzasadnić określone stanowisko lub przesłanie. Po drugie, brak dostępności do wszystkich informacji może prowadzić do powstania fałszywych opowieści. Często dane i informacje są utracone w wyniku wojen, kataklizmów lub działań celowych, co może prowadzić do powstania błędnych interpretacji i fałszywych opowieści. Po trzecie, ludzie często koncentrują się na bardziej dramatycznych lub interesujących aspektach historii, co może prowadzić do przesadzania lub nadmiernego uogólniania. Po czwarte, powielanie błędnych informacji i interpretacji przez kolejne pokolenia może również prowadzić do powstania fałszywych opowieści o przeszłości. W każdym przypadku ważne jest, aby krytycznie analizować dostępne informacje i źródła, aby uniknąć powielania błędnych opowieści i uzyskać jak najbardziej wierny obraz przeszłości. Czym jest prawda? Prawda jest pojęciem filozoficznym, które odnosi się do stanu rzeczy, który jest zgodny z faktami lub dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości. W tym ujęciu prawda jest czymś, co jest obiektywne i niezależne od naszych przekonań czy opinii. Innymi słowy, prawda jest uważana za to, co jest prawdziwe, bez względu na nasze subiektywne percepcje lub opinie. Zdanie Alana Makota jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy Ala rzeczywiście posiada jakiegoś kota. Jednak w praktyce pojęcie prawdy jest często bardziej skomplikowane i nie jest jednoznaczne z jednoznacznie udowodnionym faktem. Wiele kwestii filozoficznych, politycznych i społecznych jest dyskutowanych i spornych, a prawda może być różnie interpretowana w zależności od punktu widzenia czy wartości danej osoby. Dlatego ważne jest, aby być krytycznym i uważnym w ocenie informacji i źródeł i aby starać się uzyskać jak najbardziej wyczerpujące i wielowymiarowe rozumienie rzeczywistości. Perspektywa. Perspektywa to sposób, w jaki postrzegamy i interpretujemy rzeczywistość. To nasze indywidualne punkty widzenia oparte na naszych wcześniejszych doświadczeniach, wartościach, przekonaniach i oczekiwaniach. Nasza perspektywa wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości i naszą ocenę tego, co nas otacza. Może to prowadzić do różnych interpretacji tej samej sytuacji lub zdarzenia przez różne osoby. Być może znasz mem, w którym dwie osoby patrzą na tę samą cyfrę, ale każda z nich widzi ją inaczej i jedna z nich widzi 6, a druga 9. Natomiast obie mają swoje racje, ponieważ każda z nich widzi cyfrę z innej perspektywy. W tym przypadku kto ma rację i kto zna prawdę zależy od punktu widzenia osoby patrzącej. Pomyśl teraz, jak wiele tego, co znasz z lekcji historii czy z książek, było pisane tylko z perspektywy jednej strony. To, co zostało napisane, odpowiada prawdzie, jaką widziała ta osoba, ale opowieść, którą mógłby opowiedzieć ktoś z innej perspektywy, mogłaby zmienić nasze postrzeganie tej historii. Zwycięzcy piszą historię. To, że zwycięzcy piszą historię, jest często powtarzanym powiedzeniem, które sugeruje, że historia jest opowiadana przez tych, którzy wygrali wojny i konflikty, a ich narracja jest dominująca. W takim ujęciu zwycięzcy kontrolują sposób, w jaki historia jest opowiadana i interpretowana, a ich perspektywa jest uznawana za oficjalną. Odnosi się to zarówno do opowieści historycznych, jak i do kultury i narodowej tożsamości. Zwycięzcy decydują o tym, które wydarzenia są ważne i wartościowe, a które są pomijane lub pomniejszane.
W rezultacie narracja historyczna jest często opowiadana z perspektywy zwycięzców i przedstawiona jako prawdziwa, ostateczna. Warto pamiętać, że historia jest zawsze interpretowana i przedstawiana przez ludzi, że każda narracja jest subiektywna i zależy od punktu widzenia narratorskiego. Dlatego ważne jest, aby czytać i analizować różne aspekty i uwzględniać różne narracje, aby uzyskać bardziej wyczerpujące i wielowymiarowe rozumienie historii. Dawniej, kiedy nie było kamer i aparatów fotograficznych, historia wojen i bitew była w głównej mierze pisana przez zwycięzców. To ten, który po doszczętnym wyniszczeniu przeciwnika i wygraniu bitwy tworzył historię tego, co się wydarzyło, dlaczego oraz to, jaki był przebieg wydarzeń. Warto zadać sobie pytanie, czy możemy uznać relacje historyczne dotyczące wojen ze starożytności za prawdziwe, opierając się wyłącznie na skrawkach informacji pochodzących z przekazów pojedynczych kronikarzy czy skrybów, którzy pracowali dla jednego władcy i spisywali tylko to, co im polecono. Odpowiedź na to pytanie jest jasna i niebudząca wątpliwości. Nie. Ci, którzy byli zatrudnieni przez władców lub bogaczy, zapisywali wydarzenia zgodnie z wizją i interesami jednej strony, a nie ze ścisłym odwzorowaniem rzeczywistości. Nawet obecne możliwości rejestracji dźwięku i obrazu nie zawsze zapewniają nam pełną i wiarygodną relację, ponieważ to, jak dane wydarzenie jest przedstawione, zależy w dużej mierze od tego, kto o nim opowiada. Manipulując obrazem i treścią, można osiągać różne efekty. Co z tymi zaginionymi cywilizacjami, których ślady dziś odkrywamy z zaskoczeniem? Dlaczego dziś wciąż tak mało wiemy o tym, kto i jak zbudował piramidy, albo dlaczego tworzono ogromne posągi na Wyspie Wielkanocnej? Oprócz naturalnych kataklizmów, jednym z powodów może być fakt, że ludzie, którzy byli władcami, inżynierami, naukowcami, czyli tymi, którzy posiadali wiedzę, podczas najazdów obcych wojsk byli zabijani lub brani do niewoli, aby można było skorzystać z ich wiedzy. Niektórzy dzielili się swoją wiedzą, ale inni woleli umrzeć niż ją ujawnić. Kiedy tacy ludzie znikali, ich wiedza ginęła bezpowrotnie. Dzieła ich życia, tak jak oni sami, byli wymazywani z historii. Biblioteki i warsztaty były palone i niszczone przez prymitywnych barbarzyńców, którzy często nie zdawali sobie sprawy z tego, jakie szkody powodują i jakie to ma znaczenie dla nauki i przyszłości ludzkości. Podobne zdarzenia miały miejsce w bliższych nam czasach, chociażby w Katyniu, gdzie Rosjanie wymordowali ponad 20 tysięcy Polaków. W kontekście zbrodni katyńskiej, jakkolwiek by to nie brzmiało, zwraca się uwagę nie na ilość, a jakość ofiar. Byli nimi bowiem przede wszystkim inteligenci. Część to zawodowi oficerowie, ale więcej było oficerów rezerwy, którzy w cywilu wykonywali inne zawody, przeważnie te umysłowe. W dołach lasów katyńskich symbolicznie zatem ginął świat II Rzeczypospolitej, osoby, które miały największy wpływ na to, jak to państwo wyglądało. Stalin, decydując się na zagładę tych ludzi, pozbawiał Polskę głowy. Elity, bez której Polska nie byłaby już taka sama. Historię wykorzystywania naukowców przegranej strony również można odnieść do nieco bliższych nam czasów. Po zakończeniu II wojny światowej amerykańska administracja podjęła działania mające na celu pozyskanie niemieckich naukowców i inżynierów, którzy mieli kluczowe znaczenie dla rozwoju nauki i technologii w nazistowskich Niemczech. Celem było zapewnienie Stanom Zjednoczonym przewagi nad Związkiem Radzieckim w zimnej wojnie. Operacja Paperclip była sekretnym programem, który miał na celu rekrutację niemieckich naukowców i inżynierów, którzy pracowali w nazistowskich programach rakietowych i wojskowych. Wiele z tych osób, w tym Werner von Braun, który później stał się głównym architektem programu rakietowego NASA, zostało przewiezionych do Stanów Zjednoczonych i tam zatrudnionych. Inny program, znany jako Operation Alsos, skupiał się na pozyskaniu naukowców z dziedziny fizyki jądrowej i chemii, aby zapewnić Stanom Zjednoczonym przewagę w rozwoju broni jądrowej. Wiele z tych osób, w tym niemiecki fizyk Werner Heisenberg, zostało przesłuchanych i przetransportowanych do Stanów Zjednoczonych. Te działania miały znaczący wpływ na rozwój nauki i technologii w Stanach Zjednoczonych, ale były także krytykowane za brak etycznego podejścia do pozyskiwania naukowców, którzy wcześniej pracowali dla nazistowskich Niemiec. Wiele osób uważa, że te działania były nieetyczne i nieodpowiedzialne, ale jednocześnie przyznają, że przyczyniły się one do rozwoju nauki i technologii na świecie. Inny kraj, inna historia. W
W powszechnej opinii w Polsce II wojna światowa rozpoczęła się 1 września 1939 roku i co roku właśnie tego dnia obchodzimy kolejną rocznicę. Ale według Amerykanów oficjalną datą rozpoczęcia II wojny światowej uznaje się 7 grudnia 1941 roku, czyli 2 lata później. Dla Rosjan wojna rozpoczęła się 22 czerwca 1941 roku. Wtedy to Hitler bez wypowiedzenia układu o przyjaźni zaatakował ZSRR. Wszystko to pokazuje, że nie istnieje jedna, jednoznaczna data rozpoczęcia wojny, ale jest to bardziej złożony i wieloaspektowy proces. Każdy kraj ma swoją własną narrację i perspektywę, którą kieruje się przy ustalaniu daty rozpoczęcia wojny. Państwa mają swoją własną historię i własną tradycję, kulturę i wartości, które wpłynęły na ich rozwój i sposób, w jaki są postrzegane przez inne kraje i własnych obywateli. Z tego powodu każdy kraj może mieć własną interpretację tej samej historii, bazując na tych indywidualnych doświadczeniach i perspektywach. Młodzi Niemcy, którzy nie byli świadkami wojny, często nie chcą pamiętać o zbrodniach, jakie popełnili ich dziadkowie. Dla nich historia jest czymś, co jest już za nimi i nie mają wpływu na to, co wydarzyło się w przeszłości. Postrzegają ostatnie 70 lat przede wszystkim jako historię powojennego sukcesu ich kraju. Z drugiej strony, młodzi Polacy są bardzo związani z historią swojego kraju i nie mogą zapomnieć o zbrodniach, jakie zostały popełnione na ich narodzie w czasie wojny. Dla nich to jest część ich narodowej tożsamości i jest ważne, aby pamięć o tych wydarzeniach nie została zapomniana. Medialne przedstawianie historii może być silnie zmanipulowane przez rząd lub grupy interesów, które chcą przedstawić określoną narrację i wprowadzić w błąd opinię publiczną. W wojnie rosyjsko-ukraińskiej widzimy to wyraźnie, gdzie media kontrolowane przez władze Rosji prezentują zupełnie inną wersję wydarzeń niż reszta świata. W rezultacie ludzie mieszkający w Rosji, którzy nie mają dostępu do zewnętrznych źródeł informacji, są skazani na przedstawienie serwowane im przez władzę. Dlatego ważne jest, aby nie ufać bezkrytycznie temu, co mówią media i sprawdzać w wielu źródłach, aby uzyskać jak najbardziej obiektywny obraz historii. To pozwala nam zrozumieć rzeczywisty wpływ, jaki media i władze mają na nasze postrzeganie świata i naszej historii. Sprzeczność historyków. Nawet historycy, czyli ludzie, którzy poświęcają całe swoje życie na badanie historycznych faktów, nie zawsze są ze sobą zgodni. Historycy interpretują i analizują historię na różne sposoby i opierają się na różnych źródłach. Wiele zależy od ich wykształcenia, perspektywy i przekonań politycznych, a także od tego, jakie fakty są dla nich ważne i jak je interpretują. Czasami również różne źródła historyczne są ze sobą sprzeczne, co dodatkowo komplikuje proces interpretacji i tworzenia wyjaśnień dla określonych zdarzeń. W rezultacie nawet najbardziej szanowani historycy mogą mieć różne opinie na temat tego samego wydarzenia lub postaci historycznej. To jednak nie oznacza, że jedna wersja historii jest bardziej właściwa niż inna, ale raczej, że różne interpretacje historii są ważne i wartościowe dla naszego zrozumienia przeszłości. Biografia wypaczona. Biografie słynnych ludzi są często wypaczone i mijają się z prawdą, ponieważ istnieją różne interesy i motywacje, które mogą prowadzić do zmanipulowania i zakłamania historii. Na przykład władze polityczne czasami kontrolują i zmieniają narrację historyczną w celu ukształtowania pozytywnego wizerunku swojego kraju i jego przywódców. Media i przemysł rozrywkowy także często upiększają i zmieniają biografie słynnych ludzi, aby były bardziej atrakcyjne dla szerokiej publiczności. Po premierze niemal każdego biograficznego filmu niejednokrotnie słychać głosy osób, które twierdzą, że byli świadkami opisywanych w nim wydarzeń i że rzeczywistość różni się od tej, jaka została ukazana na ekranie. Tacy ludzie zdają się nie dostrzegać, że prawdziwe życie jest często zbyt skomplikowane i złożone, aby móc je ująć w prostych filmowych obrazach, a film to jedynie umowna forma przedstawienia rzeczywistości, która nie jest w stanie oddać jej w pełni i bezstronnie. To, co zobaczymy na ekranie, jest zawsze wybiórcze i zniekształcone przez wybory reżysera, scenarzysty i montażysty. Nie możemy zapominać, że film to sztuka, a sztuka zawsze jest subiektywna i nacechowana pewnymi emocjami i przekonaniami twórcy. Chociaż film może być fascynującym i poruszającym sposobem na opowiedzenie historii, musimy pamiętać, że to tylko jedna wersja rzeczywistości, która nie jest w stanie oddać jej w pełni.
Należy brać pod uwagę również interpretacje i przekazywanie informacji z pokolenia na pokolenie, które także mogą prowadzić do powstania różnych, niekiedy sprzecznych wersji biografii tej samej osoby. Średniowieczny Instagram. Dziś ludzie nakładają filtry na zdjęcia, aby się upiększyć. Podobnie postępowali portreciści wielkich władców, malując ich piękniejszymi niż byli w rzeczywistości. Patrząc dziś na te obrazy w muzeach, musimy zdawać sobie sprawę, że ten człowiek na płótnie jest podrasowany niczym współcześni celebryci na okładkach popularnych magazynów. Portreciści upiększali wizerunki władców i innych ważnych osób, ponieważ było to oczekiwane i uważane za ważne dla ich reputacji. W starożytności i w średniowieczu władcy byli często przedstawiani jako boscy i nieśmiertelni, co było nieodłącznym elementem ich wizerunku i statusu. W późniejszych okresach władcy i ważne osoby uważali, że ich portrety powinny być idealizowane, aby przedstawić ich jako piękne i majestatyczne, co miało wzmacniać ich autorytet i wpłynąć na opinię o nich. Również w epoce renesansu i baroku upiększanie portretów było częścią sztuki i rzemiosła portretowego. Artyści często dodawali idealizowane cechy, takie jak regularne rysy twarzy i doskonałą sylwetkę, aby podkreślić urodę i władzę swoich modeli. W każdym razie upiększanie portretów było często wynikiem oczekiwań społeczeństwa i władców, a także tradycji i sztuki portretowej. Zeznania świadków. W eksperymencie Roberta Buchholta, który został przeprowadzony na terenie California State University, 141 świadków miało okazję obserwować atak zaaranżowany na potrzeby eksperymentu przez studenta na profesora. Po zebraniu ich zeznań ujawniły się nieprawidłowe oceny czasu trwania zdarzenia, które świadkowie szacowali średnio na 81 sekund, podczas gdy w rzeczywistości trwało ono 34 sekundy. Ponadto świadkowie błędnie określili wagę podejrzanego, zaniżając jego wiek i zawyżając wzrost. Po kilku tygodniach świadkowie zostali poproszeni o wskazanie sprawcy na jednej z 6 fotografii. Jednak tylko 40% z nich prawidłowo rozpoznało napastnika, a 25% wskazało niewinną osobę, która znajdowała się blisko agresora podczas zdarzenia. Co więcej, profesor, który był ofiarą ataku, również wskazał niewinnego widza jako napastnika, co sugeruje, że nasze wspomnienia i percepcja zdarzeń są niepewne. Wiele innych podobnych badań nie pozostawia wątpliwości co do tego, że pamięć świadków jest niepewna. Raport Departamentu Sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych wykazał, że aż 85% osób skazanych na podstawie zeznań świadków było niewinnych, co zostało udowodnione przez testy DNA. Larry Mayes spędził 21 lat w więzieniu za gwałt, którego nie popełnił. W jak wielu innych przypadkach skazano osoby, które nie były winne czynów, które im zarzucano? Psychologia tłumu. Obserwacje zbiorowe są najbardziej błędne i najczęściej polegają na złudzeniu pewnej jednostki, która swoim przekonaniem zaraża innych. Świadectwa tłumu powinno się przyjmować z najwyższą nieufnością. W bitwie pod Sedanem udział wzięło wiele tysięcy świadków, ale ich zeznania były tak sprzeczne, że trudno było ustalić, kto był odpowiedzialny za prowadzenie ataku. Angielski generał Wallace Day w swojej pracy dowodzi, że nasze dotychczasowe przekonania co do istotnych szczegółów bitwy pod Waterloo były błędne, zwłaszcza tych, na których prawdziwość mieliśmy świadectwo bardzo wielu osób. Schopenhauer się kłania. Oto fragment książki Artura Schopenhauera Erystyka. To, co się nazywa zdaniem ogółu, jest ściśle biorąc zdaniem 2 lub 3 osób i o tym przekonalibyśmy się, gdybyśmy mogli obserwować powstanie takiego ogólnie przyjętego poglądu. Zauważylibyśmy wtedy, że tylko 2 lub 3 osoby najpierw to zdanie przejęły od innych albo wypowiedziały same, a inni z uprzejmości uwierzyli w przekonaniu, iż rzecz była gruntownie zbadana. Uważając tych pierwszych za dostatecznie kompetentnych, przyłączyło się do tego zdania najpierw kilku następnych, tym znowu uwierzyło wielu innych, którzy z lenistwa woleli po prostu uwierzyć od razu, zamiast podjąć mozolne badania. I tak z dnia na dzień narastała liczba tych leniwych i łatwowiernych zwolenników. Gdy bowiem taki pogląd przyjęła już znaczna liczba osób, wówczas następni uważali, że to się mogło stać tylko dzięki słuszności tego poglądu. Pozostali zaś byli teraz zmuszeni uznawać to, co już zostało ogólnie uznane, jeżeli nie chcieli uchodzić za niespokojne głowy, które się opierają ogólnie uznanym poglądom lub za zarozumialców, którzy chcą być mądrzejsi od całego świata. Podzielanie tego poglądu stało się obowiązkiem.
Nieliczni, którzy są zdolni do wydawania własnych sądów, muszą teraz milczeć. Ci zaś, którym wolno mówić, to ludzie niezdolni do własnego zdania i własnego sądu, którzy są tylko echem cudzych poglądów, tym gorliwie jednak i tym fanatycznie ich bronią. Nienawistny jest im każdy myślący inaczej i to nie tyle z powodu zuchwalstwa, jakie wykazuje wypowiadając własne zdanie. Rzecz taka im się nigdy nie zdarza i w gruncie rzeczy są tego świadomi. Krótko mówiąc, bardzo mało ludzi umie myśleć, ale jakiś pogląd chce mieć każdy. I cóż pozostaje innego, jak przejąć gotowy pogląd od innych, zamiast wypracować go samemu? Co znaczy wobec tego głos 100 milionów ludzi? Tyle, ile na przykład jakiś fakt, który można znaleźć u 100 pisarzy historycznych, dopóki się nie dowiedzie, że wszyscy odpisywali jeden od drugiego, tak że w końcu wszystko sprowadza się do jednej jedynej wypowiedzi. Autor tych słów wyraża pogląd, że opinie społeczeństwa często nie są oparte na indywidualnej refleksji i badaniach, ale są przejmowane przez jednostki bez własnej analizy. Autor uważa, że opinie, które są powszechnie przyjmowane, często powstają dzięki uprzejmości i lenistwu wielu osób, które wolą uwierzyć bez własnego zbadania, zamiast podejmować wysiłek i zdobywać własną wiedzę. W rezultacie ludzie często przejmują gotowe opinie od innych, zamiast wypracować je samodzielnie. Przekłamania językowe. Szacuje się, że język pojawił się około 100 tysięcy lat temu, ale antropolodzy do dziś nie są w stanie dokładnie określić, kiedy to zaczęliśmy używać takiego systemu komunikacji. Przez wieki ludzie porozumiewali się tylko ustnie, a pierwsze pismo pojawiło się dopiero około 2000 lat przed naszą erą jako pismo klinowe. Następnie Egipcjanie zaczęli zapisywać swoje wierzenia za pomocą hieroglifów, a w dolinie Indusu pojawiły się znaki, których do dziś nie potrafimy odczytać. W okresie pomiędzy pojawieniem się języka a opracowaniem pierwszych alfabetów na świecie zaczęli działać tłumacze. Pierwszym rodzajem tłumaczenia sklasyfikowanym przez lingwistów jest tłumaczenie dosłowne. Pierwsi tłumacze byli nomadami, którzy podróżowali po całym znanym wtedy świecie i ucząc się języków obcych przez inercję, czyli poprzez przebywanie wśród danej społeczności na tyle długo, aby naturalnie wchłonąć ich język. Bodźcem do rozwoju tłumaczenia dosłownego były handel oraz rozprzestrzenianie się religii. Ludzie tłumaczyli księgi wyznaniowe na zasadzie słowo za słowo, aby uniknąć błędów w odczytaniu Słowa Bożego. Taki system miał wyeliminować wszelkie niedopowiedzenia. W praktyce jednak tłumaczenie dosłowne było nieefektywne, ponieważ w procesie przekładu nie dbano o styl, gramatykę czy składnię. Nieskuteczność przekładu dosłownego została odkryta na początku naszej ery, a orędownikiem zmiany sposobu tłumaczenia był sam Cyceron. Udowodnił, że mimo przekładu literalnego każdego słowa, niektóre święte księgi nadal nie mają sensu, a ich zawartość jest niezrozumiała. Namawiał do tłumaczenia w taki sposób, aby zachować ogólny sens utworu oraz normy językowe. Tłumaczenie znaczeniowe nie było jednak idealne, gdyż starano się tak bardzo zachować meritum tekstu oryginalnego, że często jego wartość historyczna i literacka ginęła. Wierne odwzorowanie historii odbywało się kosztem formy literackiej utworu. Warto podkreślić, że w okresie rozkwitu Cesarstwa Rzymskiego oraz powszechnego użycia łaciny jako języka uniwersalnego, większość tłumaczeń odbywała się właśnie za pośrednictwem tego języka. Pod koniec XVII i na początku XVIII wieku we Francji w okresie oświecenia powstała szkoła tłumaczenia swobodnego. Jej filozofia zakładała, że tłumacz może robić wszystko, aby przypodobać się czytelnikowi. Popularne dzieła klasyków były tłumaczone w taki sposób, aby były przyjemne i łatwe w odbiorze. Przykładem tłumaczenia swobodnego jest cytat Antoine'a de la Motte, jednego z jego wykonawców. Bardzo chciałem uczynić swój przekład przyjemnym i ze względu na to zmuszony byłem do zastąpienia idei, które podobały się w czasach Homera, ideami, które podobają się dzisiaj. Estetyka i realia kulturowe były ważniejsze niż wartość merytoryczna tekstu. Tłumaczenie swobodne szybko zostało zastąpione przez tłumaczenie adekwatne, reprezentujące najwyższe standardy jakości, łączące w sobie przystosowanie kulturowe tekstu z jego funkcjonalnością i walorami merytorycznymi. Przekład od tysięcy lat odgrywa istotną rolę w życiu ludzi. Bez pomocy tłumaczy Aleksander Wielki nie podbiłby tak rozległych ziem, a systemy irygacyjne starożytnego Egiptu nie byłyby znane poza granicami państwa faraonów. Błędy w przekładach mogą prowadzić do całkowitej zmiany sensu historii, a co za tym idzie zmieniać jej odbiór przez odbiorców. Dzieje się tak z kilku powodów. Brak odpowiedniego kontekstu kulturowego.
Tłumacz musi znać nie tylko język, ale też kulturę, aby poprawnie przetłumaczyć historię. Różnice gramatyczne. Różnice w gramatyce między językami mogą prowadzić do trudności w tłumaczeniu. Na przykład w języku angielskim zdanie jest zbudowane w inny sposób niż w języku polskim, co może prowadzić do trudności w tłumaczeniu pewnych wyrażeń. Idiomy i wyrażenia. Różnice w idiomach i wyrażenia między językami mogą prowadzić do nieporozumień. Na przykład w języku angielskim to kick the bucket oznacza odejść, umrzeć, co jest bliskie naszemu kopnąć w kalendarz. Ale bez znajomości tego idiomu tłumacz może przetłumaczyć to dosłownie, co może prowadzić do błędnego przekazu. Dlatego ważne jest, aby tłumacz miał odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tłumaczeniu oraz znał język i kulturę źródłową i docelową. Istotne jest również, aby przeprowadzać dokładne badania i analizy tekstu przed rozpoczęciem tłumaczenia, aby uniknąć nieporozumień i błędów. Nieprzestrzeganie tych zasad mogło wpłynąć przez lata na to, że wiele znanych nam dziś historii jest przekłamanych przez błędy w tłumaczeniach. Nieżyjący znany polski biblista ksiądz Eugeniusz Dąbrowski nazwał kiedyś polski przekład Biblii z języków oryginalnych, czyli Biblię Tysiąclecia, Biblią Tysiąca Błędów. Koniec historii. Wydaje nam się, że w pewnych dziedzinach wiemy już wszystko. Kiedy nagle jakiś farmer przez przypadek na swoim polu kukurydzy dokonuje niesamowitego odkrycia, które zmienia postrzeganie historii, jakie mieliśmy do tej pory. Lub powstaje nowa technologia, która pozwala nam zajrzeć głębiej i zrozumieć więcej. Interpretowanie nowych faktów i informacji dotyczących historii wymaga krytycznej analizy i weryfikacji źródeł. Niektóre nowe informacje mogą być kontrowersyjne i wymagać dalszego badania, aby potwierdzić ich prawdziwość. W niektórych przypadkach nowe fakty i informacje mogą zmienić nasze dotychczasowe rozumienie historii i wprowadzić nowe interpretacje. Historia jest dynamiczna i zmienna i zawsze jest wiele do odkrycia i zrozumienia. W takich sytuacjach ważne jest, aby pozostać otwartym i gotowym na przeprowadzenie dalszych badań i analiz, bo to może nie być koniec historii. Subskrybuj kanał Ustalmy Fakty oraz obejrzyj inne moje filmy.